Czemu Murzyn na mnie stoi? Siemanko, witamy wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mandzio, wraz ze mną jest Blow, cześć Blow. No cześć. Co ty takie... No jejku, nie mamy czasu i wszyscy nam skrzynki już pozabierali. O, moje rolowe leki. Dobra, dawaj Blow, dawaj biegnij za mną, ponieważ... teraz będzie udawał, że zna taktyki i zna skrzynki, które tutaj są, ale dobra. Ale tak jest. Mandzio już założył portki żelazne, leci po rzeczy, widać, że jest tutaj spragnioną... Co? Nieważne. Okej, okay, idźmy. Dobra. Fuck! Nie Gratul. Tak chciałem. Mandzio. Dawaj, bijaj. Co tu mamy, Mandzio? Znasz tutaj jest jedna skrzynka, opróżniona. Naprawdę? Tam na samym dole jest jeszcze jedna, na samym dole. Masz tutaj coś? Jest miecz. Na samym dole. Masz coś? Mam miecz. Nie bardzo dobrze. Czekaj, dobra, jeszcze tutaj na sam dół trzeba zejść i szybko po tą skrzynkę. A tam nie było nic, bo tam było jakieś zejście. Dobra, nie. Tam też jest zejście, to jest to samo zejście, co jest tutaj, tylko że tam tracisz hapeki, a tutaj długo schodzisz. Taka jest mała różnica, wiesz? Aha. Tutaj też masz tracić hapeki, jak skaczesz sobie. No tak, jeżeli masz talent, jeżeli jesteś Minecraft Blowem, no to rzeczywiście możesz. Nie wiem, czy wiesz, ale Minecraft Blow raz z jednego bloku zginął skacząc, wiem. Więc... Masz mieczek, rzuciłem ci. Nie, dzięki. Tutaj jest miecz. Dzięki. Dobra, mamy jakieś jedzonko czy coś, bo pasowałby miedź, wiesz. Nie mamy żadnego jedzonka. Mam 4 strzały. Lubisz strzały? No, możesz mi dać, bo mam je. Dobra, daj. Daj. I ogólnie trzeba tutaj dodać, nie wiem jak ty mędziesz, tutaj mędziesz, jest Fafik spada na dół. Okej. Fafik spada tam na dół. Okej, ja w ogóle nie grałem na tej arenie, więc jej nie znam. Nie wiem jak ty mędziesz, więc mógłbyś się pochwalić. Znasz tą arenę, słuchaj, czy nie znasz jej? Na szybcie. Bo ja tutaj widzę przez ścianę, że Fafik spada tutaj na dół. Widzi przez ścianę, wolihak. Ale ja nie widzę nikogo, szczerze mówiąc. Ja przed chwilą widziałem, czekaj. Tutaj powinien być zainstalowany plugin na to, że nie ma ników przy tym. No, to byłoby fajne. Chociaż z drugiej strony by się długo szukało. No i gdzie ty miałeś tego Fafika? Patrz, tam jest. Gdzie? Tam jest, ale tego. Okej, okay, dobra, to chodź tutaj, dawaj na górę, tu... wiesz? Okej, okay, już idę. Ale coś tam było, chociaż nie, chyba nie. Kurczę, wkurza mnie ta ta mgła duża, nie wiem czy ty też to masz, chyba tak. Nie zabiję, tylko dam wam miecz, no. O, Fafik teraz chodzi, kiedy my idziemy na górę, nie, dobra, mi się nie chce ponownie po ciebie iść, Fafik, wybacz. Ale coś wybacz. Stało, co dziś? Nie, bo on teraz napisał, że on schodzi po to, żeby dać nam miecz, jak my obydwoje mamy już miecze, co nie? To zabij tak. Go. O, ktoś tutaj jest jakaś Natala, ty jej naprawdę nie zabiłeś? Ja jej naprawdę nie zauważyłem! What? Jakaś Natala co jest aha, bo na shifcie, ona chyba... On tak patrzyła za tobą, że ty idziesz i chyba na shifcie się skradała, beczka. Dobra, tutaj jest jeszcze jakaś świnka, Dark Bodrys, okej. Okay. Gdzie ty... tutaj go widzisz. No. On teraz będzie tutaj uciekał. Dobra, na ten. Dwa fronty trzeba go zabić, żeby nie powiedzieć inaczej. Dobra, leć za nim, będzie go jakoś tam... Ogólnie, to my wraz z Blowem się tutaj zastanawialiśmy, gdyż wiemy, że strasznie często się pytacie, kiedy będzie powrót serii Blow vs. Mandzio. Już mi ostatnio napisał, że jedyna dobra seria u ciebie to był Blow vs. Mandzio, a teraz to już nic. No, to był taki moment, że dobra. No i postanowiliśmy, że niedługo wznowimy tą serię, tylko że chcieliśmy po pierwsze tak, nie chcemy odchodzić od pomysłu tego, że to był głównie tutaj taki pogadankowy survival i tam jakieś lekkie elementy PvP, ponieważ to chyba było właśnie w tym dobre. LOL, zabiłem gościa z żelaznym mieczem i z tymi, z diaksowymi butami, pozdrawiam. Naprawdę, Blow? O. Nieźle. Tak, ale nie tak źle. Po prostu widać to, się nie ogarnął, że się odwróciłem, tak wiesz, zdziwił się, bo... Ja tego Borysa cały czas gonię, ale już nie mam sprintu, zatem tak chodź, średnio. Dobre rzeczy, duże jedzenie i takie tam... Czekaj, może mi się tego Borysa uda złapać, wiesz? Nie uda, nie wiesz w tym. Nie uda, on ma sprint, dobra. Słuchaj, ja wracam tam na spawna, więc postanowiliśmy, że wznowimy tą serię już stosunkowo niedługo. Jeszcze troszeczkę poczekajcie, będziemy musieli tam ponagrywać parę rzeczy, ale tutaj jest takie pytanie do was, ponieważ pomyśleliśmy, że ciekawie byłoby wprowadzić do tej naszej serii jakieś modyfikacje, czy to na jakieś bronie, czy to ogólnie jakieś modyfikacje do Minecrafta, które mogłyby być ciekawe. Ale jaki ty kokso jesteś, daj jakieś jedzonko. Trzymaj. Dzięki. Trzymaj. Nie, jakie ty rzeczy potrzebujesz tego? Nie wiem, ja sam nie mam tego złotego, czy tam, dobra. Okej, możemy lecieć. No więc proponujcie w komentarzach, jakie modyfikacje możemy wgłosić. Jakie byście zobaczyli modyfikacje, bo wy chyba
więcej siedzicie w tych, tego szukając jakichś ciekawych modyfikacji, no, aniżeli. Myślę, że jakieś fajne mogą wam się po prostu przyjść do głowy i może. Szczególnie co, nie, co wiele głów, to nie jedna, co nie? Dokładnie. A, u Bodyr mnie bije, fuck, on ma jakieś cheata chyba z tego, co widzę, bo tak dziwnie napiernicza, tak powiem ci. On ma naprawdę jakiegoś cheata. Czekaj. Jak cię zniszczył, o. Dobra. Asper cię zniszczył. No, Asper ostro bije, nie powiem. Czekaj. Dobra, ja będę... Jak on bije, what the fuck? No właśnie mówię, że albo... On tak, że tak odrzuca ciebie, no co nie? No właśnie takie dziwne, jak... Nie wiem, pierwszy raz z takim czymś się spotkamy, Asper ostro bije. I wtedy tak strasznie szybko biega. Wiesz co, wydaje mi się, że kolega tutaj... nie gra tak do końca, że tak powiem, uczciwie. On trochę biega za szybko. Poczekaj, wiesz? Jaka to jest arena? Powiedz mi. 12. Okej. Nie, 12, to jest 22. Okej, to zaraz. Podpuszczałem cię tak naprawdę. Okay. Nie no, jeszcze zanim pogonię, jeżeli się znowu okaże, że on tak za szybko bić, no to tego. No to zrobimy live zbanowania cheatera. Poczekaj, tak. Dergi. Witamy w dzisiejszym odcinku. Banujemy cheatera. Tak. Może mi się wydać, ale jak podszedł do mnie, to po prostu głowa mu się... Nie no, u mnie też, nie chodzi o to, że się jeszcze tego, że się chwiała, tylko chodzi o tego, że raz ciebie uderzył, po raz uderzył ciebie drugi tak nagle. Pewnie jestem sobie dlatego, no jestem sobie, dobra. Być może, wszystko tak. Wyszło. To wszystko wyszło na jaszcz. Lol, jak on... What? Wiedziałem, że jednak cheater. Ja to powiedziałem od razu, że cheater, a blow, nie. No nie wiem, bo może, no ja nie powiem wiem. Ci tak, nie znam się na tych nodusach i tak dalej i... Ja jak już troszeczkę zacząłem grać na tym SG, troszeczkę częściej, to rzeczywiście zacząłem to rozpoznawać i głównie to mnie... Właśnie jestem ciekawy, jak takie coś działa, jakieś, nie wiem, że głowa lata, że coś tam biją, tak słyszałem. No to jest błąd tego wszystkiego, ja tu... Ale nie mogą tego jakoś w Minecrafcie załatać, czy coś, przecież chyba to jest możliwe. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale tutaj potem widać, że biegał za szybko, to po pierwsze, że nie dało się go w ogóle dogonić. Mhm. A po drugie, że tak szybko sobie przekładał wszystko w ekwipunku i tak dalej, i tak dalej, a poza tym to tego mógł podwójnie tak atakować i tak dalej. Nie wiem, to się chyba Killaura nazywa i tak dalej, ja nie jestem specjalistą. Chociaż nie wiem, na przykład podwójne atakowanie to mnie Asper kiedyś podwójnie atakował, ale nie miał. Nie, podwójnie atakować to i ja czasem mówię, ale tak... To jest strasznie chyba hardkorowe, pamięci, takie... Wiesz co, nie tyle co ja bym powiedział, czekaj, bo tutaj był gdzieś kolej. O, jest za mną! What? Ja tu widzę, że dużo... Na poważnie. Zginąłeś! Tak, zepchnął mnie. Dobra, rozegramy jeszcze jedną arenkę. I dokończę to, co mówiłem. Zatem zaraz się widzimy. Okej, zatem druga arena dzisiaj. Tym razem mamy nadzieję, że nam się uda jakoś to dobrze nagrać i... Złapię może wreszcie miecz, nie mam miecza. O! Nie! Tak blisko! Jest, mam dwa miecze! Masz dwa miecze? Dobra, dawaj, biegnij za siebie, blow, i cały czas do przodu, tak. I cały czas do przodu, zaraz mi dasz miecze, mam dla ciebie zbroję. Ja o tym, co ja jeszcze mówiłem, jeżeli chcesz kogoś tak właśnie walnąć podwójnie na początku, musisz go walnąć normalnie, a później, dobra, mam miecz, a później go musisz uderzyć ze sprintu, to wtedy go tak daleko odrzucisz i to jest nawet fajna taktyka, ja sam coś spróbuję coś takiego zrobić, tylko że to długo trzeba ćwiczyć. Dobra, blow, chodź do jakiegoś domku tutaj wbiec, chociaż tutaj jest jeszcze jedna skrzynka. Mandziur, jaki masz miecz tam? Drewniany. Okej. Okay. Uwaga, blow są obok ciebie i obok siebie są. Okej. Okay. Jakiś koleś tutaj za tobą biegł. Widzę. O, diamentowy hełm. Okej, okay, ty masz czy ktoś tam? Tak, ja mam. Nice, koleś dobra. Koleś chciał mi rzucić, okej. Okay, dobra, będę ci dał. Tak. Okej. Okay. Dobra, blow, łap zbroję lepszą. Dziękuję. No to zacznijmy, że ja w ogóle nie mam zbroi. I masz jeszcze tego, złoty ham tutaj masz. I proponuję pójść o tam, tam będą jakieś fajne skrzynki, tak mi się wydaje, wiesz? Tam to znaczy gdzie? Albo nie, chodź o tam, nie, lepiej o tam. Na tak, północ? Tak, zdecydowany mancio. Czekaj, ja tutaj coś zauważyłem. Ja tutaj zauważyłem skrzynkę, w której było mięsko i tego, i mięsko. Pięknie. Okej. Już idę za tobą, mancio, poczekaj. Te lagi mnie zaraz zniszczą, szczerze. Nie wiem, co mam, ale mam jakieś problemy ostatnio z Minecraftem. To jest latający blow. Oto jest gracz, który używa modyfikacji Nodus. To widać tego, że jesteś... Cicho. Cheaterem. Cicho. Każdy już teraz zobaczył z was, że blow na SG, jako że nie potrafi Cicho. Wygrać, musi używać nielegalnego oprogramowania do Minecrafta. Mhm. Tak, z Minecraftem.
Z Minecraftem. No patrz, jaki ja mam lagi. Ja widzę, jaki ty masz cheat. Czekaj, ile ja mam FPS-ów, sprawdź. Kiedyś to ludzie mówili wprost. Mam 3 FPS-y, jej, gramy, Mandzio. Kiedyś to ludzie mówili wprost. Kiedyś ludzie mówili wprost, że cheatują, to teraz wymyślają, że mają lagi, albo że im coś nie działa. No, brawo, blo. Kurzej mi. No patrz, co się dzieje z tym Minecraftem. Jesteś profesjonalnym graczem survival games. Jak tobie mogą przeszkadzać jakieś lekkie problemy techniczne? Lekkie czepes! Lekkie problemy techniczne. Wyraz swoją frustrację dźwiękiem. Ja powinienem nagrywać w 3 FPS-ach, szczerze. To byłoby spoko nawet, szczerze. Materiał w 3 FPS-ach, tak? No, 3 FPS-y. No, witajcie, kolejny odcinek Minecrafta w 3 FPS-ach, czyli naszej serii, gdzie ja gram sobie w 3 FPS-ach. Gdzie ja, Minecraft Blow, 3 FPS, mój nowy kanał, Minecraft Blow 3 FPS-y, gram sobie w Minecrafta w 3 FPS-ach. Nie, to nie jest kanał na FPS-y, a na Minecrafta w 3 FPS-ach. Tak, i to nie jest to samo co Minecraft 3 FPS-y, tylko Minecraft na 3 FPS-ach, tak? Dobrze, co, odlagowało ci się to, czy nie? Musiałem wyjść. Czyli zostałem sam. Dokładnie. Tak. Zostałem sam. W chwili, kiedy Blow już mnie opuścił, Blow już mnie nie wspiera, powiedział, że Mandzio, radź sobie sam. Chwilę. Zostałem samemu. Nie, to ty właśnie powinieneś mnie tutaj wspierać, jakkolwiek, a nie jedynie siedzieć i udawać, że wszystko jest okej. Okay. Ale nie jest okej. Okay. Wywaliło mnie. Wiem, a ja nigdzie nie widzę, gdzie są ci ludzie. Gdyby jeszcze Raczkowskiego na przykład wywaliło, albo Natale wywaliło, albo na przykład Wajdę wywaliło. Andrzeja? Nie, Wajdę 2. To byłoby fenomenalnie, ponieważ dobra. Wtedy by się pojawiły chociaż piorunki i tak dalej, i wtedy mógłbym kogoś złapać i capić, ale tak to... Żeby cię tepnę, jestem. Ktoś cię goni, dobra, nieważne. Już cheatuję. Chociaż nie, dobra. Myślałem, że ktoś cię goni, a to spektatorzy. Już ciebie gonią, tak. To słuchaj, jeżeli spektator będzie miał mieczyk, to oznacza, że to wtedy nie jest spektator i możesz mi powiedzieć, że mnie goni, wiesz? Okej, dobra, będę pamiętał, masz rację. Będę pamiętał, rzeczywiście, obserwatorzy nie mogą mieć mieczy. Ale ogólnie powiem ci, że jakbyś tego tak troszeczkę podleciał do góry. No. I tak niechcący, tak trochę. To też nie wiem, że ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Okej, widzę już. Nieśmiało podpowiedział, gdzie ktoś może się chować, to myślę, że nikt by się nie obraził. Tylko... Nikogo tu nie ma, poza tobą będzie. Są jeszcze 3 osoby. No dobrze, a nie ma piorunów jakichś czy coś? Właśnie brakuje, żeby jeszcze jedna tego... O! Dobra. Ktoś jest? Bo nie wiem. Nie, chodzi o to, że tego, teraz będą pioruny wreszcie. O, to pięknie. Ogólnie wiesz, że to, że chyba... patrz na czat, bo... Widzowie mi pisali u mnie w komentarzach, że często się te skrzynki uzupełniają, więc warto tam, wiesz, zwracać uwagę. Skrzynki się uzupełniają, pisze, nie, na czacie jest komunikat, że skrzynki zostały uzupełnione. No, zwracaj uwagę na czat właśnie. To prawie jest tak samo dramatyczne powitanie jak tego. Jak baza wirusu została zaktualizowana, nie pamiętam, czy coś. To właśnie, nie? Baza wirusu została zaktualizowana. O. Tak. No. Czekaj. Ja muszę tego wypatrywać teraz piorunów. Tak, dobra, idealnie się patrzyłem na piorunek. Mandzio, ja się boję tylko jednej sprawy. Ja się boję, że jednej rzeczy, że teraz się rzucę na kogoś. O, czekaj, kogoś. Bo on ma... Naprawdę? Natala? Stanęłaś w miejscu teraz? W takim momencie? Szkoda. Ja nienawidzę, jak się ganiamy z jakimś tam... A wiesz, że Natala i tak cię zabije. Nie zabiję. Koks jabłko? Nie wolno! Nie pozwoliłem na koks jabłko. Nie. 5 złotych jabłek! 5 złotych jabłek! O kurde! Jaki swag! Ale one się tak siedzą jak zenchantowane? Nie, to są swag jabłuszka, to nie są tego koks jabłuszka, tylko jedynie swag jabłuszka. Bo myślałem, że swag jabłuszko to jest koks jabłuszko. Został Raczkowski, ma diamentowe buciki, diamentowe spodenki. Nie wiem, czy ma mieczek. Jaki ma miecz? Poczekaj. A, z łuku, Mandzio, ty nie jesteś dobry z łuku, więc nie bij go. No patrz. Fuck! Ja cię mam dzień do obrania, bo podobno jak spektatorzy stoją, to wtedy wiesz. O fuck, wyjął żelazny miecz, dobra. Zabił cię. Tak. Ale ładnie tak. Ale było blisko, drugie miejsce. Dobra, to byłoby na tyle. Wraz ze mną był Blow. Dziękuję za odcinek. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, pozostawcie lajka pod filmem i to byłoby na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.